skomplikowane sprawy zaszły w szpitalu w Jarosinie. I ja jako radny z brzmieniem patrzę i nie dowierzam ani jednego zdania, nie wiem dlaczego. Dobrze, ja rozumiem, że to było przed krążka przed świętami. Dobrze, każdy z nami miał inne rzeczy. Dlaczego mówimy, że trzeba do sprawy wrócić na najbliższe sesji ósmego? Proszę, albo wnioskuję, nie proszę, to wnioskuję do zarządu. By zarząd tym razem się dokładnie zadanie wykonał, bo jako radny dzisiaj nie mam prawa egzaminować pana prezesa Jankarska. Mogę tylko łaskawie zapytać. Jak byłem członkiem zarządu, znałem swoje prawa i nie się to robiłem. Z upolowaniem stwierdzam, że zdaniem dzisiejszego żaden z kolegów zarządu łaskawie nie odpowiedział w skrócie nawet. Tak, łaskawie nazwieniem, nie chcę nic więcej, żeby powiedzieć, co pan naprawdę tak nie przyczynił. I kolega zarządu naprawdę dziękuję, szczególnie tobie, członku zarządu Przemku, za tą hojność informacja, jak są pieniądze potrzebne, to wieś jest głos radnego potrzebny, a strategiczne stanowiska w spółce radny nic nie wie. Tak? Bardzo dziękuję. Powiem tak. Krótko się tego nie wycofuję. Albo panowie konkretnie informacja na temat szpitala tego, co zachodzi, konkretnie dojdzie, albo złoży wniosek o obniżenie pensji zawodowego zarządu. I to wniosek. Bo do tej pory tylko łapka za pieniędzmi, to wiecie, gdzie są radni. A strategiczne działania spółki, jak odwołanie do spraw medycznych, tytuły profesorskie i radni nic nie wiedzą do tej pory, to jest tyle. I dlaczego o tym mówię? 7 lat się boksowano bez nazwiska szpitalu, które nie powinny być miejsca. Prosiłem, do dzisiaj nie mogę się doprosić. Ale w pewnych decyzjach widzę, jaka jest zgodność zarządu. Szybciutko przemeblowania, do widzenia panu, a tym bardziej przykro mi za pana profesora Gąbora. No nie ma pretensji. 5 minut i tego człowieka się żegna za pracę. 5 minut, proszę państwa. Coś nie da. Do spraw medycznych, kardiolo, 5 minut rozmowa pożegnania pana profesora ze stanowiskiem, biegu się papowo z tego stanowiska. Przykro mi, że to nie wiem, kochany w zarządzie o was, o tym wszystkim, to dowiaduję się o tym, tak? Dziękuję Gazecie Jarocińskiej, że całą informację na temat szpitala z Gazetyki. Bardzo dziękuję, bo kolegów z zarządu nie wiem, tak? W tej materii tu nie mam co rozmawiać. I nie myślę sobie, żeby cokolwiek było na rozmówienie, a SMS-y są pani w zarządzie? I na zebranie. Jest takie coś, jak było trzeba, bo w nas mocy pani szpital przyjechał. Wiecie, czym jest tam szpital, tak? Tym bardziej szokiem dla mnie jest, tym bardziej szokiem, że tak pięknie prezentował się tutaj pan profesor Gąbor na komisji, tak? I za chwileczkę się nie nadaje. No, koledzy z zarządu zawodowego nadmieniam. Minus, nie wiem, jak z tego, a ty wasz problem. Jak nie, po pensji może się w lesie sprawić ta konkretnie się opowiedzi. Za szpital nie mam żadnej. Za te tysiące z kilku pokoleń, co dorobek radny, gdzie żeśmy inwestycje zawierano pieniężne, a na szpital i dzisiaj nawet nie ma żadnej informacji, dzisiaj, nawet nie wiem dlaczego, odchodzi najważniejszy człowiek po prezesie szpitala. Nie, nie obchodzi szpital, nie obchodzi mój zarząd. Także tutaj dla mnie to jest ogromny niesmak i po prostu długo nie wiem, czy tak do mnie to dojdzie. Dziękuję bardzo.